Hej, hej kochani, dzisiaj po raz kolejny przychodzę do Was z recenzją laktatora Neno. Dzisiaj pokażę Wam laktator Neno Mare. Jest to laktator elektryczny, bezprzewodowy, na dwie piersi, w kolorze turkusowym. Turkusowym, morskim, zielonym, nie wiem, oceńcie sami. No to co, robimy szybki unboxing, zobaczymy co mamy w środku. Najważniejszą część, czyli sam mechanizm laktatora. Jak widzicie, jest niewielki i spokojnie mieści się w dłoni. W środku mamy też dwie buteleczki z dwoma podstawkami, z dwoma zatyczkami do lejków. Neno dołącza do wszystkich swoich laktatorów zapasowe zaworki. Tutaj są schowane w tej butelce. Zaraz Wam powiem, po co te zapasowe zaworki. W środku oczywiście znajdujemy też dwie rurki, żeby te oto buteleczki połączyć z laktatorem. No to co? Mamy wszystko, żeby pokarm odciągnąć, ale po co nam odciągnięty pokarm? No po to, żeby nakarmić nim naszego dzidziusia. Więc w pudełeczku znajdujemy też dwa smoczki, które pasują do naszych butelek Neno. A jeżeli pokarmu nie chcemy podawać od razu, tylko chcemy go podać na przykład jutro, albo pojutrze, albo na przykład wieczorem, a odciągamy pokarm rano, producent dołącza dwie zakrętki do butelek. Spokojnie przy pomocy tej zakrętki możecie przechować w tej buteleczce, w której odciągnęłyście pokarm. W kartonie znajdziemy też kabel USB typu C i przy pomocy tego kabla naładujecie Wasz laktator. I nie martwcie się, to nie jest tak, że laktator się rozładuje i później trzeba go odłożyć na jakiś czas i ładować. Nie, możecie nadal kontynuować odciąganie podczas ładowania. Zmontowałam laktator, także zaraz pokażę Wam, jak on działa. Panel dotykowy jest naprawdę bardzo intuicyjny. Mamy tutaj cztery przyciski. Jednym przyciskiem, jeżeli przytrzymamy, włączymy laktator. Laktator uruchomił nam się w trybie stymulacji pokarmu, stymulacji laktacji. Takich poziomów w tym trybie mamy 5, także spokojnie każdy dostosuje do swoich potrzeb. Zobaczcie, na piątce te odciągania mają mniejszą częstotliwość, ale większą moc, a na jedynce są zdecydowanie częściej. Jeżeli poczekamy 2 minuty, to laktator sam przełączy się w tryb odciągania. Także siedzimy sobie przed telewizorem, czytamy ulubioną książkę, czy sprawdzamy coś w smartfonie, stymuluje się nasza laktacja. Laktator teraz naśladuje dziecko, bo dziecko podczas przystawiania do piersi właśnie najpierw delikatnie stymuluje pierś, żeby uruchomić wypływ pokarmu. Więc my siedzimy, czekamy, nie musimy się skupiać tutaj na tych cyferkach, nie musimy pilnować, co jest tutaj napisane, nie musimy patrzeć na zegarek. Zajmujemy się sobą, nie myślimy o... Właśnie, przed chwilą laktator przełączył się. Chciałam powiedzieć, że oczyszczamy umysł i nie myślimy sobie o niczym, a laktator sam po 2 minutach przełączył się w tryb odciągania. Włączył się tryb 1. Tych trybów jest 9. Także każdy znowuż znajdzie tryb dla siebie i dopasuje tak, żeby nie odczuwać dyskomfortu, a jednocześnie, żeby uzyskać zadowalające ilości pokarmu. Zobaczcie, na 9. Te odciągania, tak samo jak w trybie stymulacji, są rzadziej, ale są intensywniejsze. A jeżeli przełączymy na 1, to jest o wiele mniejsza częstotliwość, ale po prostu mniejsza moc. Podczas odciągania w dalszym ciągu możecie się zagapić, ponieważ po 30 minutach laktator wyłączy się sam. Więc wystarczy, że włączycie laktator, przez 2 minuty laktacja będzie się stymulować, będzie stymulował się wypływ pokarmu. Po 2 minutach laktator sam przełączy się w tryb odciągania, a po 30 minutach samoistnie się wyłączy. Bardzo często mnie pytacie, czy warto zdecydować się na laktator na dwie piersi. Przecież nie wszyscy mają bliźniaki, bo od razu laktator na dwie piersi kojarzy się z bliźniakami, ale to w ogóle nie ma nic wspólnego. Po pierwsze czas, a czas to jednak jest kluczowa sprawa w macierzyństwie. Odciągacie pokarm, macie laktator tylko na jedną pierś, zajmie Wam to pół godziny. 15 minut jedna pierś, 15 minut druga pierś, 30 minut. Jeżeli mamy laktator na dwie piersi, ten czas skraca się o połowę. Podłączamy obie piersi i odciąganie trwa 15 minut. A jeżeli nie zachęca Was oszczędność czasu, to tutaj zwrócę się do mam, które już mają dziecko. Przystawiamy naszego bobaska do piersi i
I co się dzieje wtedy z drugą piersią? Z drugiej piersi zaczyna kapać pokarm. I jest to naturalny mechanizm. Podczas kiedy jedna pierś jest odciągana, czy karmi akurat dziecko, druga też ma uruchomiony wypływ pokarmu. I w laktatorze na dwie piersi właśnie to wykorzystujemy. Możecie uzyskać nawet o 17% więcej pokarmu właśnie przez to, że odciągacie jednocześnie z obu piersi. No dobrze, zdecydowałam się na laktator na dwie piersi, ale jedną piersią nakarmiłam i chcę odciągnąć pokarm tylko z jednej piersi. Czy to jest w ogóle możliwe? Oczywiście. Tutaj w tej chwili mam podłączone dwie rurki. Wyłączę tą górną. Kluczowe jest to, że górną. Widzicie, tutaj jest symbol takich dwóch kropek. Jeżeli chcemy odciągać z jednej piersi, zostawiamy rureczkę tylko w tym dolnym otworze. W tej chwili tą butelkę możemy odłożyć i mamy laktator na jedną pierś. Wystarczy, że przy włączeniu laktatora użyjecie przycisku D przez S, czyli duo na single i zmienicie laktator na tryb single. I już z laktatora na dwie piersi zrobił się laktator na jedną pierś. Wyłączyłam laktator i teraz Wam coś zademonstruję. Włączam go tylko, przytrzymując przycisk i włączył się tryb stymulacji laktacji. I włączył się od razu na piątkę, bo taki tryb ustawiliśmy ostatnim razem i włączył się na jedną pierś, bo tak przed chwilą zmieniłam ustawienia. Zmieniam tryb na pobór pokarmu. I tutaj też mamy ustawioną piątkę. I to nie dlatego, że po prostu skopiował piątkę z stymulacji, tylko ja tą piątkę zostawiłam. On zapamiętuje poprzednie ustawienia, więc już zupełnie możecie skupić się na czymś innym, nie na odciąganiu. Wystarczy, że raz ustawicie takie moce, które są dla Was odpowiednie i laktator będzie pamiętał poprzednie ustawienia. Pokazywałam Wam wcześniej, że mamy dołączone dwa zapasowe zaworki. Po co te zapasowe zaworki? Otóż to jest właśnie część, która się psuje najczęściej w laktatorach. I bez tego nie jesteście w stanie odciągnąć pokarmu. Po prostu laktator przestanie ssać, jeżeli to będzie dziurawe. I obiecuję Wam, że stanie to się w momencie najwyższej potrzeby tego laktatora. I tutaj mamy zaworki dołączone zapasowe, dwa zapasowe zaworki. Więc jeżeli Wasz zaworek już w wyniku eksploatacji będzie do wyrzucenia, wymieniamy i możemy spokojnie zamówić kolejne części zapasowe na stronie Neno. Jak widzicie, poza tym, że wszystko jest utrzymane w tym pięknym, umówmy się, że jest to turkusowy kolor, tutaj mamy zatknięty lejek turkusową zatyczką, żeby utrzymać ten lejek w czystości, bo to jest jednak miejsce, które dotyka piersi, przez który przepływa pokarm, który później dostanie się do maluszka. I jeżeli chcecie zabrać ze sobą laktator, na przykład w torebce, to właśnie dzięki tej zatyczce lejek będzie zachowany w czystości. Skupmy się właśnie jeszcze chwilę na tym lejku. Lejek jest silikonowy i dzięki temu dopasowuje się do rozmiaru sutków. Mamy o tym nie wiedzą, kupując laktator, ale lejek należy dopasować właśnie do rozmiaru naszych sutków. Jeżeli lejek będzie prawidłowo dobrany, nie będzie powodował otarć, a uzyskane ilości pokarmu będą najwyższe z możliwych. Jeżeli macie za duży lejek, za mały lejek, niestety odciąganie może być bolesne. W laktatorach Neno lejek dopasowuje się do piersi, więc kolejną rzecz możemy odhaczyć i mamy z głowy. I na sam koniec najważniejsze. Laktator jest piękny, może być laktatorem na dwie piersi, może być laktatorem na jedną pierś, jest bezprzewodowy, ma dotykowy, intuicyjny panel, a do tego wszystkiego naprawdę ma przystępną cenę. W tej chwili na stronie Neno laktator kosztuje około 300 zł. Zapraszam Was serdecznie do innych recenzji laktatorów marki Neno. Tutaj u góry dam odnośnik do playlisty. A jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat tych laktatorów, to zapraszam na mój Instagram. Możecie pisać wiadomości prywatne. Jeżeli będę znała odpowiedź, na pewno pomogę. I to wszystko dzisiaj ode mnie. Cześć!